Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie i cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Gdzieś piękność tą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Mówi się, że kto nie widział okolic Wilna, ten nie był w Wilnie. No, to jest moja zasada, dlatego koniecznie ja ciągnę swoich gości zawsze za miasto, żeby obejrzeć widoki nad Wilio, czyli po litewsku Neris. Takie są rzeczywiście bardzo ładne, bo miejscowość pagórkowata. No, miasto jest piękne, znaczy to stare miasto, już ma tyle lat swojej historii i tradycji. Dużo tych pamiątek architektonicznych, ważniejsze można ją wymienić. Niektóre ruiny zamku Gedymina na górze. Dalej dosyć stara jest ta była katedra wileńska. Obecnie galeria obrazów. Tam są znanych takich artystów obrazy. Między innymi Ślindzińskiego jest parę obrazów. Potem on w czasie powojennych czasach był nawet rektorem w Krakowie. W Instytucie Sztuk Pięknych w Krakowie. Do niego chodził na jego kursy mój brat, który też, jeżeli słyszeliście i widzieliście, malował. Tutaj właściwie każdy dom na Starym Mieście, na obecnej ulicy Gorkiego, czy Muzealnej ulicy, na prospekcie Lenina i przy bocznych ulicach, znaczy mówię, że prawie każdy dom przedstawia pewien jakiś zabytek. Weźmy choćby ten ratusz dawny, obok którego w tej chwili tu siedzimy. Obecnie tam jest Muzeum Sztuk Pięknych. Też pamięta różne czasy i ciężkie czasy. Ostra brama, jedna z kilku bram, które kiedyś były dookoła w murach otaczających miasto. Kilka bram było. No, została teraz obecnie ta ostra brama z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Każdy kościół jest swego rodzaju zabytkiem. Jedne w stylu gotyckim, jak kościół świętej Anny. Chyba nie ma zwiedzającego miasta Wilnius, żeby ten kościół nie obejrzał. To jest takie cudo architektury gotyckiej. No obok też tam był kościół świętego Michała, też w tym samym stylu. Kościół świętego Piotra i Pawła na Antokolu. Byliśmy w nim, prawda? Zabytkowe są również cmentarze. Tak, o cmentarzach to można powiedzieć dużo też. Do takich najstarszych cmentarzy należy cmentarz pod nazwą Rossa. To jest jadąc w kierunku Leningrada po prawej stronie kolei. Tam jest nawet jedno miejsce, które nosi nazwę Górki Literackiej.
Tam pogrzebany jest pisarz i poeta Syrokomlia, Lidia Kondratowicz, obok Eusebiusz, bodajże słowacki. No oprócz tego tam na tym cmentarzu dużo jest takich ładnych pomników, że czasem ludzi bogatych, którzy sobie grobowce takie poczynili. No ten cmentarz Rosa dzieli się teraz na dwie części, to stare Rosy, no i tam dalej jest cmentarz Rosy nowy. Na Rosach mamy pomnik matki Piłsudskiego i serca syna. A obok żołnierzy, którzy legli przy obronie miasta. Także na Nowych Rosach też jest cały taki kątek w tym, też żołnierzy polskich, którzy walczyli ongiś o miasto Wilno. A jeśli chodzi, czy te cmentarze są dobrze utrzymane, to trzeba o jednej rzeczy pamiętać, że jak wiadomo, z Wilna dużo Polaków wyjechało na podstawie repatriacji, tak? No i nieraz są mogiły, które zostały bez opieki. Po prostu nie ma komu się opiekować. No, było tak, że nieraz proszę, na przykład mnie też od znajomi prosili opiekować się ich takimi rodzinnymi mogiłami, gdzie jest pogrzebanych. Pogrzebano coś 5 czy 6 osób z ich rodziny. No więc no, znaleźli sposób. No to ten, powiedzmy, ta mogiła jest dopatrzona, dopilnowana. Tam są kwiaty, tam świece palimy na dzień zaduszny. A co mama powie? Życzenia dla całej rodziny w Polsce. Dla całej rodziny w Polsce? No pewnie, dla wszystkich. Aj, no tak, i dla cioci. Tak bym chciała zobaczyć się bardzo. Jeszcze, no ale nie wiem, jak wypadnie. Bardzo i ciocie Gelcie chcę widzieć. I Jankę. I wszystkich, wszystkich. Bo to kiedy, to ile to lat było? Kiedy było? 30? No, do 30 lat. Chyba. Nie, no w Polsce, tak. Tak? No tak. Wtedy dzieciakami byliśmy. Jak masz na imię? Beata. A nazwisko? Paszkiewicz. A gdzie mieszkasz? Wilnia. A chciałaś mi zaśpiewać jakąś piosenkę? Tak, ale to będzie piosenka rosyjska. Подружка моя, как тебе не стыдно? На уроки опоздала, думаешь, не видно. Подружка моя, я не опоздала. До 12 спала, пол второго встала. I'm gonna
ilu Polaków mieszka w Wilnie? Uważam, że prawie trzecia część. Obok Litwinów, których też jest na pewno trzecia część, no Rosjanie, Białorusini i inne słowiańskie narodowości też stanowią resztę. Jest to miasto międzynarodowe, można powiedzieć. Tak, bo na ulicach słyszycie różne języki. I po rosyjsku, i po litewsku, i po polsku słyszycie, prawda? No i po żydowsku można usłyszeć, i po ukraińsku, i cyganie też. Ponieważ tutaj każda narodowość ma pokaźną ilość swoich przedstawicieli, dlatego i szkoły mamy obok litewskich, są czysto rosyjskie szkoły i szkoły polskie. Mówicie w domach po polsku, pamiętacie tak. I wiele rzeczy z literatury. No tak, to zależy kto. To zależy od wieku, prawda? Zależy od tego, jakie szkoły skończył. Kto kończy szkoły polskie tutaj w Wilnie, to już jasno, lepiej zna literaturę polską. To postaram się przypomnieć wiersz, który deklamowałem jeszcze, gdy zaocznie uczyłem się w Instytucie Nauczycielskim. Ten wiersz wyjęty z pana Tadeusza, nazywa się «Концерт Янкеля». Було цимбалістів вілю, але жоден з них не смів заграти при Янкелю. Янкель при цілому зиму не відав, де бавив, тепер ще нагле з головним штабом війська з'явив. Всі відають, що йому на тим інструменті ніхт не дорівна в біглості, в густі і в таленті. Прошу, ажеби заграв. Подає цимбали. Жид збрання ще, повяде, же ренце згрубяли. Одвик от грання, не смі, і пану всім стичі. Кланяється умика. Гди то Зося віді, подбіга, і на бялий подає модлоні дрончки, котрими звикля між ве струни дзвоні. Другом рончком посівий броді старця гласка, і дигаєнц, Янкелю мові, єслі ласка, «Вшак то ми заранчини, заграй же, Янкелю! Вшак не раз прижакались грач на мим веселю!» Янкель незмірні зосін любив. Кивнув бродом на знак, же не одмавя. Він з говсьродок вьодом, подає кресло, усят, цимбали приношом, кладому на колянах. Он паче з розкошом і з думу, як ветеран службем поволаний, коли внуки тяжкі його меч тягнуть за стіни, дід сміється. Хоч меча давно не мав в долоні, леч учув, що долоні ще не заведе броні. Між тягле бачив в небо, чекаючи натхнення. Спойжав з гури, інструмент думним оком змежив, взніс ренце, спустив разом, в два дрончки удержив. Здумилися слухача. Разом зі струн віля бухнув дзвінк, якби ціла янчарська капеля озвалася з дзвонками, з залями, з бембеньки. Бжмі польоне з 3 мая, скоч на дзвінки. Радощом дихаю, радощом слух пою, дівки хочуть танчить, хлопці в місу не достою. Леч старців мислі з дзвінком в прошлощі унесли. В ове лята щасливе, коли сенат і посли поднючать його мая в ратушовій салі, згодзонего з народом круля фетували. Коли при танцю співано «Віват, круль коханий! Віват сейм! Віват народ! Віват всіське стане!» Чонг дальше, то значить о торговіці, жезі Прагі, о жолнежу тулачим, который шет борем лясом, примирает с глоду часом. Врешті о триумфальном маршу еще Польска не згинела. Услышите наступним разом, як приедете до Вильна. Розквітаєм помки белых руж, я сюленьку в Русь звинки юж, в Русь до хати, як за давних лет. Дам ті за то ружі найпінкніших квят. Вруч до хати, як за давних лят,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Kładla ci ja idącemu w bój białą różę na karabin twój. Nimeś odszedł jaściuleńku stąd, nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiął.